Witajcie w połącz. Kropki. Partnerem tego odcinka jest Fink i eksplorujemy, dowiadujemy się, czym są innowacje, jak łączyć małe firmy z dużymi korporacjami, startupy, z dużymi firmami, i jak znaleźć ten magiczny punkt, w którym one dobrze ze sobą współpracują. A dzisiejszym gościem jest Marcin Kurczap, laboratorium innowacji w PZTU. To brzmi strasznie dumnie, opowiesz w dwóch zdaniach, co to znaczy. Cześć wszystkim, bardzo mi miło. Tak, brzmi rzeczywiście bardzo dumnie. Co to znaczy? Czym jest Laboratorium Innowacji? Laboratorium Innowacji to zespół e, młodych osób, których, którego zadaniem jest nawiązywanie współpracy startupów z PZU. Mhm. Na czym to polega? Po co to robimy? E, robimy to po to, aby poprawiać nasz biznes, szeroko rozumiany biznes grupy PZU. E, I tak, w dużym skrócie, to czym się zajmujemy? Polega na tym, że bardzo dobrze rozumiemy potrzeby biznesowe grupy PZU, która jest olbrzymim tworem, tak jak pewnie wiecie, jest to największy ubezpieczyciel w Polsce, jedna z największych instytucji w Europie Środkowo-Wschodniej. Eee, bardzo dobrze rozumiemy potrzeby naszych biznesów, a później idziemy sobie do supermarketu startupów i szukamy Ale tam czy... rozwiązań. A gdzie jest supermarket startupów? Supermarket startupów jest w internecie, jest na konferencjach, a. jest pod telefonem, okay. tak? czyli to jest szeroko pojęty ekosystem. Ale szukacie firm, które pasują do układanki? Tak, dokładnie tak. To jak się trafia do takiego zespołu, Marcinie, powiedz, bo to ciekawe miejsce w karierze chyba, żeby w nim być. Tak, bardzo ciekawe. Jakbyś mnie zapytał 10 lat temu, jak jeszcze byłem na studiach, czy będę robił to, co robię dzisiaj, mhm. to, y, to bym w życiu nie powiedział, że będę to robił, bo jeszcze takie zespoły po prostu nie istniały, mhm. tak? jest, jest to relatywnie młody twór. Y, jak się trafia do tego zespołu? Ja zacząłem swoją przygodę z grupą PZU 9 lat temu. Może nie wyglądam, ale już pracuję tam 9 lat. Yy, zacząłem od stażu, czyli przyszedłem tam na 9 miesięcy już. Na studiach? Jestem, po studiach? Tak, na studiach, na piątym hmm. roku studiów. Zacząłem pracę w grupie yy, PSU grupie jako stażysta w biurze strategii i projektów. Przez pierwsze 4-4,5 roku miałem okazję. Uczestniczyć w pracach y, mających na celu stworzenie strategii naszej grupy, później operacjonalizację. Y, nadzorowałem niektóre projekty strategiczne, mm -hmm. więc jak gdybym miał bardzo fajną ekspozycję na to, co, co grupa tu robi, w którym kierunku się rozwija. No i po 4 czterech, czterech pół roku. Dostałem propozycję od mojego ówczesnego szefa Krzysztofa Bachty, abym objął nowo utworzony zespół Laboratorium Innowacji w grupie PZU. Zdefiniował jego rolę, nadał mu takie to jak życie. Się, jak się dochodzi do takiego momentu, że szef mówi, bierz to? Wiesz co, no, to pewnie bardziej by trzeba było Krzysztofa zapytać, okay. co było jego kryterium decyzyjnym. Ja generalnie zawsze powtarzałem, jakkolwiek banalnie to nie zabrzmi że ja lubię robić fajne rzeczy. Tak? I jak nie wiem, poszedłem właśnie na rozmowę rekrutacyjną do, do PZTU i dostałem pytanie, po co ja właściwie chcę tutaj pracować, tak? to moja odpowiedź brzmiała właśnie, że ja chcę robić fajne projekty i, i zmieniać świat, otoczenie. No i myślę, to gdzieś tam zawsze mi z tyłu głowy siedziało, przyświecało, eee, zawsze gdzieś tak naturalnie się odnajdywałem w takich projektach bardziej rozwojowych. No i jak się te kropki połączyło po kilku latach. Gdzieś tam zapadły decyzje organizacyjne, że PZU chce nawiązać mocniej współpracę ze światem startupów, no to byłem jednym tam pewnie z kandydatów, który był rozważany i akurat trafiło na mnie. Zdefiniowałeś to? PZU od lat już kilku współpracuje ze startupami. Na czym polega ta współpraca? Można ją bardzo długo definiować, opowiadać o niej, ale ona się sprowadza do jednej prostej rzeczy. Chcemy, żeby biznes PZTU działał lepiej, żebyśmy się transformowali jako firma, byli bardziej pro-klienccy, mm -hmm. y, mieli bardziej efektywne procesy. No jak sobie rozpiszemy łańcuch powiedzmy taki procesowy wartości szeroko pojętego zakładu ubezpieczeń, no to on się składa z bardzo wielu elementów. Od z, y, określenia strategii poprzez rozwój produktu, utrzymanie tego produktu, obsługę klienta, marketing, sprzedaż. Zarządzanie aktywami inwestycyjnymi, I szukacie różnych takich kawałków, które tam pasują. Ale tak. rozumiem, że laboratorium innowacji jest takim bombelkiem, który chroni te startupy przez jakieś, bo to jest olbrzymia masa dużej firmy, tak. która może przytłoczyć małe zespoły, prawda? Tak, tak. tak. No, nasza ekspertyza podstawowa polega na tym, że my wiemy, gdzie szukać i komu można zaufać, jeśli chodzi o świat startupów, bo te startupy też są bardzo mhm. różnorodne. W zależności od tego, jak są dojrzałe ich rozwiązania, no to ten kontakt z dużą organizacją może być udany i dla obydwu stron taki win-win. No ale też jest często tak, że jak się zbyt często nawiąże współpracę ze startupem, czy w szczególności z zespołem, który ma rozwiązanie tylko na slajdzie, a nie działające, no to, to jak gdyby te projekty się później mogą też no nie udać, mhm. czy, czy gdzieś tam więcej czasu te startupy potrzebują. Ale tak, generalnie nasza rola polega na tym, że my biegamy po organizacji, zbieramy potrzeby wśród tych kluczowych biznesownerów, jak my ich nazywamy, no i później mając na uwadze to, czego nasza organizacja potrzebuje, mamy kontakt właśnie, czy to poprzez różnego rodzaju bazy danych, ambasady, naszych partnerów, fundusze mm -hmm. VC z tym światem startupowym, ekosystemem. No, i pomagamy naszym biznesom nawiązywać współpracę właśnie ze startupami. A czy możesz na przykład jakieś wdrożenia, które Wam się udało opowiedzieć, mhm. taką historię? To, żeby może da, dać kontekst taki mhm. szeroki, co, co udało się nam osiągnąć w ciągu ostatnich pięciu lat, bo to już właściwie w tym roku będzie piąty rok, kiedy laboratorium innowacji istnieje. To w ciągu pięciu lat przeanalizowaliśmy około pięciu tysięcy różnego rodzaju startupów wow. więcej y niż jakikolwiek fundusz, który znam, tak? Tak, no myślę, że są fundusze, które analizują więcej, w zależności od tam mm -hmm. geografii i, i sektora, tak, ale no generalnie, żeby oddać rząd wielkości około 5 tysięcy różnego rodzaju startupów i pomysłów. Koncepcji mm -hmm. się przewinęło przez laboratorium Innowacji w ostatnich pięciu latach. Spośród tych pięciu tysięcy około 200-250 przeszło do takiej fazy szczegółowej analizy, czyli coś więcej niż tylko pięciominutowa analiza pomysłu na zasadzie. Yy, zrobienia yy, biznes case'u, modelu biznesowego, konceptu pilotażu, tak? czyli taka już analiza hmm. przygotowawcza pod kątem decyzji. Czyli jakieś niecałe 5% yy, przechodzi Tak, ten, 5% ten. przechodzi z tego lejka właśnie do, do analizy szczegółowej. Z tej analizy szczegółowej kolejne 25% trafia do pilotażu, czyli w te 5 lat zrobiliśmy 50 różnego rodzaju projektów pilotażowych, a z kolei z tych projektów pilotażowych do wdrożenia trafia około 60%, czyli tutaj tak rafli speaking, to jest 30 różnego rodzaju innowacji, mniejszych, większych w ciągu 5 lat. Mhm. Jeśli chodzi o przykłady. Mniej niż 1% z tego, co widzieliście. Tak, się. czyli zaczynamy od 5 tysięcy, lądujemy na, na 30. A, a jedna z tych 30 opowiesz? Jedna z tych 30. Taką, takie wiesz, historia a. sukcesu, dobra no żeby no to zainspirować. Jeden, jeden z moich ulubionych projektów, i on też jest publicznie opisany, więc tu nie będę żadnej tajemnicy mhm. przedsiębiorstwa zdradzał. Jesteśmy jednym z pierwszych ubezpieczycieli na świecie, który zaimplementował technologię sztucznej inteligencji w obsłudze szkód komunikacyjnych. Czyli mhm. my jako jeden z największych ubezpieczycieli w Polsce co roku obsługujemy ponad pół miliona szkód komunikacyjnych. To są mniejsze, większe kraksy naszych klientów. Więc no, łatwo sobie policzyć, że to jest około półtorej, dwa tysiące szkód dziennie. Mamy oczywiście armię super wykwalifikowanych ekspertów, która obsługuje te szkody. Natomiast no jest to na pewno taki proces, gdzie można go optymalizować pod kątem usprawnień, bo tu mówimy o bardzo wysokowolumetrycznym procesie. No i to co, to, co zrobiliśmy, no to nawiązaliśmy współpracę z, ze startupem z Wielkiej Brytanii, który w momencie kiedy nawiązywaliśmy z nimi współpracę był startupem takim garażowym, na pokładzie mieli 10-15 osób i dopiero zaczynali rozwijać swój biznes. No przy 15 to już z garażu zaczęli. Tak, wyjść, już zaczęli wychodzić tam powoli się leścić, tam tak? na jakiś tam drugi garaż, sobie kupili, już mieli dwa. Natomiast tak, by, byli relatywnie na początku swojej ścieżki, byliśmy jednym z pierwszych klientów w Europie, jednym z pierwszych klientów na świecie. No i to jest bardzo udany projekt w sensie takim, że bardzo mocno usprawnił to, jak nasz biznes funkcjonuje, a na czym polega? Polega on na tym, że Algorytmy sztucznej inteligencji są w stanie przeanalizować zdjęcia uszkodzonych pojazdów, wskazać części, które uległy uszkodzeniu, określić stopień tych uszkodzeń, yy, zarekomendować metodę naprawy, czy ma być część wymieniona, czy naprawiona, jeżeli naprawiona, to ile roboczo godzin jest potrzebne, żeby to zrobić. Yy, więc no możesz sobie wyobrazić, że to jest gigantyczna zmiana w stosunku do tego, że. No przy ilości yy, ubezpieczonych pojazdów i szkód to jest bardzo dużo, prawda? Tak, tak, tak. No i stary proces, yy, tak, który polegał na tym, że nasz opiekun klienta otrzymywał dokumentację zdjęciową i zaczął przygotowywać mm -hmm. kosztorys, versus proces, gdzie dzisiaj ten opiekun klienta otrzymuje dokładnie tą samą dokumentację, ale ma już jak gdyby przez sztuczną inteligencję podpowiedziane, jak powinien działać. Na koniec dnia to jest oczywiście jego decyzja, jaką metodę wybierze i jak ta szkoda zostanie obsłużona. No on też fizycznie Ale widzi ten pojazd bardzo często, prawda? Tak, tak, tak. No też część szkód jest, mm. w szczególności te, które mają większe uszkodzenia, no to jest wizyta terenowa, oczywiście u klienta. Natomiast no to, co, to, co chcę powiedzieć, to to, że technologia bardzo mocno usprawnia ten proces od strony takiej, Standaryzacji, pilnowania. Czyli to nie jest tak, że PZ wchłania taki startup cokolwiek, tylko raczej używa go jako dostawcy technologii do swoich procesów. Na tym przykładzie oczywiście. Tak, tak, tak. tak. No, my powiedzieliśmy sobie jakiś czas temu właśnie w grupie PZU, że laboratorium innowacji ma mieć fokus na usprawnienie biznesu. Tak? Mhm. Czyli my nas nie interesuje inwestowanie w startupy bezpośrednio oczywiście jeżeli się pojawi taka perełka no to to trafia do osobnych zespołów w grupie PZU natomiast co do zasady my się zajmujemy tym obrazkiem biznesowym i szukamy bardziej relacji takiej PZU startup jako klient startupu dokładnie tak jak duży jest twój zespół 9 osób to jest. To jest zespół. Tu pizza, tu pizza team. Tu pizza team, takie yeah. amazonowe to jest yeah, rzeczywiście. Tak. A jak powodujesz, że ta duża organizacja, wielu interesariuszy, wielu biznesownerów, jak to mówiłeś, jest zainteresowana tym, co wy macie do powiedzenia, do pokazania? Bo te 30 mm -hmm. startupów ko trzeba komuś mm -hmm. no, sprzedać, tak, wewnątrz, znaczy nie sprzedać w sensie Akceptuj. firmę, tylko sprzedać wewnątrz organizacji, żeby zainteresowanie mm -hmm. wzbudzić. No myślę, że tutaj jest kilka czynników, które powoduje, że, że, to, że to się dzieje. Taki podstawowy no to jest taki, że wszystko to, co robimy, naszym celem jest to, żeby robić wartościowe projekty. Czyli nie robimy tematów, które nie wierzymy, nie robimy tematów, które pięknie wyglądają na slajdach i na konferencjach, bo to jest krótka droga do tego, żeby po, po roku, po dwóch latach zamknąć taki właśnie laboratorium innowacji, no bo nie ma tej wartości biznesowej, tak? Czyli Czyli szukacie prawdziwej wartości biznesowej. Tak, przede wszystkim interesuje nas to, żeby te projekty, które realizujemy, yy, wspierały realizację strategii grupy ps i usprawniały na, nasz biznes. Bez tego ja nie wyobrażam sobie możliwości nawiązania współpracy ze startupem. To jest jakby pierwszy element. Drugi element to jest takie szeroko pojęte budowanie zaufania wśród yy, właśnie właścicieli biznesowych. Mhm. Tak? Czyli no to jest proces, który się nie dzieje z dnia na dzień, na to się pracuje miesiącami, kwartałami, latami, czyli generalnie chodzi o to, żeby właśnie biznesy chciały współpracować z nami. Biznesy wewnątrz grupy. Biznesy wewnątrz, tak, grupy PZU, tak, tak taki skrót myślowy, tak, mhm. biznesy w grupie PZU, żeby chciały współpracować z nami. Przy czym, jak gdyby ja wyznaję zasady wolnej ręki rynku, czyli My w naszej strategii innowacyjności mamy powiedziane, że nie mamy wyłączności na robienie innowacji w grupie PZU. Jeżeli dana jednostka biznesowa woli coś realizować y, samodzielnie, to my nie będziemy jej przeszkadzać. I wy macie też wewnętrzną konkurencję, jeżeli chodzi o innowacje. To dobrze no, chyba działa. Tak, no, gdyby na koniec nie zawsze się warto kierować racjonalnością, ja mm -hmm. wychodzę z tego punktu widzenia. Nie chciałbym narzucać jakichś procesów, procedur yy, tak, na siłę. Jeżeli ktoś widzi wartość ze współpracy z Laboratorium Innowacji, no to my bardzo chętnie pomagamy. Natomiast to nie jest tak, że my mamy wyłączność na robienie innowacji w grupie PZT. Jednostki biznesowe mogą również realizować projekty yy, samodzielnie, tak? więc jeżeli nie ma potrzeby, to my po prostu się nie angażujemy, nie wchodzimy w projekt. A jeżeli jest taka chęć, no to oczywiście pomagamy nawiązać współpracę ze startupami. Marcinie, jako że ty od samego początku jesteś w laboratorium innowacji, tak miałeś napisać, co tam ma się wydarzyć i, hmm. i to od pięciu lat tworzysz, to gdybyś rozmawiał z kimś pracującym dla innej dużej firmy czy grupy, hmm. to co byś radził takim osobom? Hmm. Jak taki twór, który pomaga zaszczepić hmm. innowacje, który jest mostem ze światem zewnętrznym, ze startupami, dobrze stworzyć? Hmm. Wewnątrz dużej firmy. Tak, pierwsza kwestia jest taka, że to, co się sprawdza u nas w firmie, wcale się nie musi sprawdzać Oczywiście. w innych firmach, tak? I, I jestem przekonany, że jak gdyby stosując te same narzędzia metody w innych firmach, może być inny rezultat. Tym bardziej, że Ty już miałeś 4 lata doświadczenia wewnątrz firmy, też tak, trochę ją rozumiałeś. Tak, tak. No i więc zawsze trzeba nałożyć charakterystykę danego sektora, branży mhm. firmy, kultury organizacyjnej osób, które odpowiadają za, za te projekty. To już mamy OWU, czyli wszystkie dysklaimery tak, tak, napisane, tak. a teraz treść. Tak, a teraz treść. Więc co, co jest ważne? Na pewno nie, nie, nie można zaczynać od PR-u. Mhm. Znam bardzo dużo... Yy... Czyli nie dmuchać tego balona. Tak, nam bardzo dużo yy, zespołów podobnych do mojego mhm. i w Polsce, i za granicą, tak? gdzie yy, jak gdyby nieadekwatnie dużo było szumu komunikacyjnego i PR-u wokół tego, co robią. W stosunku do wartości biznesowej, którą potrafiły Ale generować. Aby EPR był po to, żeby przyciągnąć startupy czy, czy żeby zrobić trzy IPR? Różnie. No myślę, że i to, i to, tak. Mhm. Tylko jak gdyby, jeżeli te proporcje są bardzo zachwiane w stronę takiej komunikacyjnej, a później no, jak gdyby nie idą za tym KPI biznesowe efekty biznesowe. Czyli bardziej trzeba robić niż robić wrażenie. Tak, ja, ja jak gdyby, jak obejmowałem laboratorium innowacji i miałem takie, powiedzmy, pierwsze moje krótkie przemówienie do zespołu, czy powiedzmy tam do takich osób, które gdzieś tam na początku ze mną były w, w laboratorium. No to jak gdyby ja jestem fanem prostych rozwiązań, prostych komunikatów mhm. i to co ja powiedziałem, to jak gdyby podstawowe motto, którym my się będziemy teraz kierować, to jest mniej mówić, więcej robić. To się bardzo prosto jak gdyby mówi, ale się sprowadza do tego, mhm. że zanim, yy, zanim gdzieś tam się pojawiają konferencje, nagrania takie jak to, w ogóle dziękuję za zaproszenie jak gdyby po pięciu latach, yy, nie, ale oczywiście, że... Ale ja. fajne rzeczy robisz. Tak, a natomiast ja jak gdyby jestem bardzo dużym fanem takich pragmatycznych innowacji, mm -hmm. tak? Czyli nie uważam, że z innowacjami powinno być związane to, że, że właśnie są jakieś wielkie nie wiem, eventy, tak? jakieś Konferencje, to też jest potrzebne. Przepraszam. Na tych fotelach bardzo często rozmawiamy, że startup, który nagle zaczyna zdobywać wszystkie nagrody na wszystkich różnych e, tych, to niekoniecznie jest startup, który odniesie sukces, bo tak. się rozprasza od tak, celu tak. biznesowego. Więc, jak gdyby wracając do, do twojego pierwotnego pytania, Czyli co bym doradził? to... Więcej robić niż mówić. Mniej mieć mówić dobry więcej zespół. robić, tak? My generalnie mamy taką zasadę 5 razy F. To jest nasza autorska zasada. Okej. Okay. Jeżeli mogę, to teraz pokażę. Więc pierwsze, friends with business, okay, czyli, czyli na zasadzie takiej, że... Biznes wewnętrzny. Biznes grudny. wewnętrzny, tak. Czyli mówimy, że laboratorium innowacji nie jest samotną wyspą. Żebyśmy mm -hmm. mogli dobrze robić projekty i rozumieć nasze potrzeby biznesowe, no to musimy mieć właśnie ten biznes razem z nami. Jeżeli biznes mówi, że dany projekt nie ma uzasadnienia, a nam się wydaje, że ma, to biznes ma rację, tak? W sensie ich... Percepcja i, i rozumienie biznesu, takie bardzo pragmatyczne, jest bardzo często dużo lepsze niż, niż nasze. Oczywiście to nie jest na zasadzie takiej, że my łatwo odpuszczamy, tak? No bo to też są dyskusje. Czasami są biznesy przywiązane do, do powiedzmy, takich utartych schematów i, i gdzieś tam ten proces zmian chwilę zajmuje. Natomiast no co do zasady, Friends with Business, bez, bez takiego komitmentu biznesowego bardzo, częst, bardzo ciężko jest zmieniać organizację. Później kolejny F to jest Focus on Specific Area i tutaj mówimy o tym, żeby nie, nie być za bardzo rozproszonym, bo to jest trochę tak, że jak się wchodzi do tego supermarketu startupów w technologii, to ja to porównuję do takiego sklepu z cukierkami. Tak, że my jesteśmy takie małe dzieci przed nami jest tam wielka, wielka lada z, z cukierkami, no i każdy cukierek by się chciało zjeść, mieć i, i tak dalej. A chodzi o to, żeby wiedzieć, których cukierków szukamy, a których nie chcemy. Tak, żeby nie skończyło się tylko na tym, że my biegamy sobie od, tych pół, od półki mm -hmm. do półki i, i nie wiemy na koniec jakie które cukierki czyli nas friends, interesują. To jest Fokus. Fokus, później jest Fast Testing, czyli sz F jak Fast. Sz sz y szybkie, szybkie sprawdzanie, tak, szybkie sprawdzanie, żeby te projekty nie ciągnęły się kwartałami, latami, tylko żeby ta odpowiedź o zasadności biznesowej była relatywnie szybka. Czyli raczej małe testy, żeby tak. zobaczyć, czy to tak, w ogóle tak. ma sens. Tak. Tak, z reguły jest tak, że wybieramy sobie taki najbardziej ryzykowny element danego produktu, usługi i testujemy, czy on zadziała. Jeżeli mm -hmm. najbardziej ryzykowny element zadziała, no to znaczy, że cała usługa czy, czy produkt, proces powinien być, być ok. Więc fast testing, też tutaj właśnie ta współpraca wspomniana ze startupami, y, które no, co do zasady są bardzo agile, mają dobry time to market, mają wspaniałe, wyspecjalizowane, punktowe usługi, produkty. Więc to jest y, F jak, y, jak fast. Później failer, czyli nie da się robić innowacji, jeżeli się nie zakłada, że mm. część z tych projektów się nie powiedzie. A to jest najtrudniejsze w dużej firmie, prawda? Bo tak, tam to jest, to porażki jest, nie są to jest widziane. najtrudniejsze, natomiast y, moja osobista opinia jest taka, że się tego nauczyliśmy w grupie PZU. W sensie okay. y, mamy, mamy ten, ten swój garaż PZU, który jest właśnie taką przestrzenią do eksperymentowania i ponoszenia porażek i wtedy to jest ok, i wtedy to jest ok, jak gdyby mamy pełną świadomość tego wiemy że jak nie będzie tych porażek czy powiedzmy jeżeli nie będziemy dostatecznie odważnie testować tych rozwiązań i wszystkie nam będą wychodziły no to to nie będzie to, to, nie będzie to prawdopodobnie coś nie tak jest z naszym procesem mhm. tak czyli Jeff Bezos świetnie pisał y, znaczy w książce o nim jest jego wypowiedź o tym że on jest zbudowany z blizn tak, że ilość biznesów, które nie wyszły za miliardy dolarów tak, jest tak. większa niż biznesów, które tak. wyszły. No i, i ja się śmieję też podobnie, że ja jestem m, tym, który już 15 projektów miał nieudanych w PZ u mm -hmm. a mimo wszystko dalej tam pracuje. Więc nie wiem, czy to będzie słuchał ktoś. <śmiech> <śmiech> czy to będzie słuchał Być ktoś? Może serządów? na pewno ktoś z twojego zespołu. A tak. piąte F? A piąte F to jest fan. O to o, ważne no, no też jest bardzo ważne, to, bo tak. Niezależnie jak dobre by były nasze strategie, procesy, procedury, zespół, wyniki, wyniki, no to na koniec nie zawsze jest tak, że no te projekty one nie są takie bardzo przewidywalne, i bardzo często to, czy one się powiodą, czy nie, no to jest kwestia determinacji zespołu i tego, żeby chcieć coś zmienić, chcieć coś dowieść. No i to z kolei. Ta determinacja i to, że my przenosimy góry czasami, no to się nie może zadziać, jeżeli nie mamy takiej wewnętrznej siły, która nas napędza, więc mhm. no też czerpiemy taką radość po prostu z tego, że robimy ciekawe, interesujące, unikalne projekty też jako czasami piersi na Europę czy na świat. A patrząc z drugiej strony, bo powiedziałeś jak to dobrze zrobić wewnątrz organizacji, mhm. jeżeli prowadzicie działu innowacji albo myślicie w swoich korporacjach czy dużych firmach, no to warto porozmawiać z Marcinem, dowiedzieć się jak to zrobić jeszcze lepiej. Ale jeżeli jestem startupem, no ja mam kilkadziesiąt startupów w swoim portfelu i już dwaj tutaj tak dzwonią w głowie, że musimy porozmawiać, zastanowić się jak się dostać do laboratorium innowacji, jak zacząć z wami rozmawiać? Jest kilka sposobów na to, żeby nawiązać z nami kontakt. Mamy oczywiście dedykowaną stronę dla startupów, innowacje.pzw.pl, y, gdzie można przesłać do nas y, swoje zgłoszenie. Y, prowadzimy dwa programy akceleracyjne w Polsce, jeden z MIT Enterprise uh -huh. Forum CE, drugi z Alior Bankiem, na, naszym, naszym bankiem z grupy PZU. Więc to są takie naturalne punkty styku. No, poza tym oczywiście jesteśmy bardzo aktywni w ekosystemie, czyli różne konferencje. Yy, współpraca z funduszami Venture Capital, z ambasadami, tak? mamy sieć swoich partnerów takich szeroko pojętych, mm -hmm. gdzie mamy też takie lidy bardziej od nich yy, potencjalnie yy, tematu dla nas. Yy, więc no, tych jak gdyby metod dotarcia jest bardzo dużo. Też oczywiście można się z nami kontaktować poprzez social media, yy, tak? i no, jak gdyby nawiązanie kontaktu myślę dzisiaj nawiązanie nie jest Nawiązanie żeby... nie jest problemem, ale. Mm... Jak podejść do tego nawiązania kontaktu? Z czym przejść? Mm -hmm. Pewno z jakimś rozwiązaniem, tak. które wydaje nam się potrzebne w grupie, tak, prawda? Tak, tak. Więc no, aby ta współpraca mogła zaistnieć i być mm -hmm. udana, no to takim must have'em zdecydowanym to jest to, żeby rozwiązanie startupu rozwiązywało realny problem biznesowy. Czyli jakkolwiek to nie brzmi banalnie i prosto, to, to jest chyba najtrudniejsze. Tak, prawda? To musi generować po prostu wartość biznesową dla grupy PSU, dla, dla naszego biznesu. Yy, no i to, to nie jest łatwe, tak? Bo yy, jest tak, że no, specyfika branży ubezpieczeniowej yy, no, jest taka mocno rozproszona. Też, yy, jak ktoś mocno nie siedzi w tej branży, to może nie znać kontekstu wszystkich procesów, jak, jak te wszystkie sznurki się łączą i jak ten wielki twór działa. Yy, Jakie startupy są najlepsze? Najlepsze startupy to są takie, które rozwiązują problem biznesowy i mają bardzo dobrą technologię są najlepsi na świecie w zakresie jakiejś jednej technologii która punktowo poprawia proces w sensie ciężko jest nawiązać współpracę z grupą PZU, jeżeli się przyjdzie do nas i powie się że mamy dla was nowy system polisowy i teraz tam 15 milionów klientów powinno korzystać z naszej platformy tak to, no to zmiany dla grupy byłoby no brzymi to tak ale no też takie ale rozumiem że się można pojawią. jedną śrubkę tak. poprawić Natomiast, która powoduje coś jeżeli ktoś do nas przyjdzie i powie że ja jestem ten, kto najlepiej na świecie potrafi przeanalizować na podstawie zdjęcia satelitarnego to, jak yy, daleko drzewo stoi od domu, które ubezpieczacie, no to dla nas jest super, tak? Bo yy, co do zasady. A bo to drzewo jest ryzykiem. Bo to drzewo jest ryzykiem. A, okej. Okay. Tak? To, jest, to jest taki przykład, tak? Czyli yy, 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 jeżeli rozwijacie okay. jako startupy technologie, które potrafią właśnie usprawnić działanie ubezpieczyciela, a jednocześnie. Mm, koszt wytworzenia tej technologii czy takiego no, jej uruchomienia dla ubezpieczyciela jest nieadekwatnie wysoki w stosunku do skorzystania z tej usługi, możliwości skorzystania z tej usługi modelu sas chociażby. No to, to dla nas jest to właśnie taki super case projektowy. Marcinie, na koniec chciałem zadać jedno pytanie, bo to jest takie słowo wytrych, które hmm. używamy, czyli innowacja, bycie innowacyjnym i tak dalej, zarówno w korporacjach jak i w startupach. Jak ty definiujesz innowację to jest bardzo dobre pytanie i powiem Ci, że mieliśmy bardzo długie dyskusje w grupie PZT, mhm. czym jest innowacja i co osoba, co dział, no to, to, to zupełnie inne. A mnie twoja myślenie. osobista definicja interesuje. Tak, więc ja nie próbuję się szufladkować. Tak? Nie, mhm. nie, mam, nie mam powiedziane, że coś jest innowacją, jeżeli spełnia kryterium 1, 2, 3, 4. Tak? Jak gdyby dla mnie to jest takie szeroko pojęte yy, pojęcie, które ja, ja sobie gdzieś tak w głowie definiuję, że to jest po prostu. Nowy sposób, nowa metoda robienia czegoś, yy, co, co usprawnia nasz biznes. Czyli yy, ja to definiuję bardzo szeroko. Nie mam jakiegoś takiego super precyzyjnego. Usprawnianie biznesu. Usprawnianie biznesu w nowy sposób. I ten nowy sposób może być zarówno ewolucyjny, jak i rewolucyjny. Tak? Bo myślę, że takie innowacje to można w dużej mierze mm -hmm. podzielić na, na takie, które gdzieś tam inkrementalnie poprawiają naszą wartość biznesową. Albo takie, które te 10x robią tą zmianę, 10x powiedzmy jakiegoś... Jedną prostą rzeczą. Tak, jedną prostą rzeczą. Marcinie, dziękuję Ci ślicznie za tę rozmowę. Dziękuję Ci również, dziękuję Wam za obecność. A ja zapraszam Was na kolejne Połącz Kropki.